Zamek w Górniku to zabytkowa rezydencja historycznych rodów Górków i Działyńskich, położona w mieście Górnik w województwie wielkopolskim. Początki zamku sięgają średniowiecza. Jego obecny kształt pochodzi z połowy XIX wieku. 11 lipca 2011 roku obiekt uznany został za pomnik historii Polski. Obecny kształt zamku nawiązuje do neogotyku angielskiego, jednego ze stylów popularnych w XIX wieku. Przy wjeździe do zamku stoją zabytkowe oficyny oraz wazownia. Obecnie w zamku mieści się muzeum z wieloma unikatowymi eksponatami, m.in. meble różnych stylów i epok, obrazy mistrzów polskich i europejskich, rzeźby, kolekcje numizmatyczne, militaria polskie i wschodnie, wyroby rzemiosła artystycznego z porcelany i srebra. Najokazalszym wnętrzem rezydencji jest sala mauretańska, początkowo przeznaczona na bibliotekę, później na salę muzealną, do dzisiaj eksponująca pamiątki narodowe. W pokoju pod wieżą eksponowane są też zbiory etnograficzne i przyrodnicze, przywiezione przez Władysława Zamoyskiego z Australii i Oceanii. Zamek jest też siedzibą Biblioteki Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk, jednej z największych bibliotek w Polsce. Arboretum jest to miejsce, w którym kolekcjonuje się drzewa i krzewy oraz zwykle prowadzi się badania nad nimi. Arboretum w Górniku jest najstarszym i najbogatszym w gatunki arboretum w Polsce i czwarte co do wielkości kolekcji w Europie. Na powierzchni ponad 50 hektarów znajduje się ponad 3,5 tysiąca gatunków drzew i krzewów, w tym wiele egzotycznych. W kolekcji arboretum znajduje się kilkusetletnie okazy drzew rodzimych, przede wszystkim lip, buków i dębów, jak i dobrze zadomowione ponad stuletnie egzemplarze egzotycznych magnolii drzewiastych, jodeł greckich czy cypryśników błotnych.